Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić dzisiaj Wysokiej Izbie kandydaturę Pani Małgorzaty Kidawa-Błońskiej na Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska jest przez Wysoką Izbę, przez wszystkich Państwa bardzo dobrze znana. Znana z pracy, którą od lat wykonuje wspólnie od początku piątej kadencji, przez szóstą i obecną kadencję, razem z nami w Wysokiej Izbie. Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą znaną z koncyliacyjnego podejścia do kwestii spornych w polityce. Jest osobą umiarkowaną i osobą o usposobieniu, które sprzyja prowadzeniu kulturalnych polemik i kulturalnych sporów. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani poseł, dziś sekretarz stanu w Kancelarii Prezes Rady Ministrów, rozpoczęła swoją karierę polityczną jako radna miasta stołecznego Warszawy. Ale wcześniej, po ukończeniu Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1982, pracowała w zespole literackim zespołu filmowego imienia Karola Iżykowskiego. Związana od początku z kulturą, także zarówno w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, jak i tutaj w Wysokiej Izbie, pracowała w Komisji Kultury, w Sejmie, w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Byłbym wdzięczny, gdyby posłowie Prawa i Sprawiedliwości zechcieli posłuchać przez chwilę prezentowanej przeze mnie kandydatury. Panie Prezesie, mogę prosić o chwilę uwagi. Dziękuję bardzo. Jesteśmy dzisiaj przed wyborem, który jest istotny z punktu widzenia ostatnich miesięcy obecnej kadencji Sejmu. Jak wszyscy wiemy doskonale, ostatnie miesiące każdej kadencji obfitują w mocniejsze spory, w silniejsze dopominanie się o swoje przez wszystkie siły polityczne o swoje poglądy, o ogłoszenie i prezentowanie swoich poglądów, to czas gorętszych sporów. Dlatego też pani minister Małgorzata Kidawa-Błońska, którą dzisiaj Państwu przedstawiam, jest osobą, która w stopniu najwyższym odpowiada tym kryteriom, jakie dzisiaj powinien spełniać marszałek naszej Izby. Jestem głęboko przekonany, że pani poseł, pani minister Małgorzata Kidawa-Błońska będzie dobrze wypełniała swoje obowiązki, dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a także dzięki wsparciu przez Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego proszę o wsparcie tej kandydatury. Jestem przekonany, że trochę tak jak kiedyś pisał Ksenofont, w Izbie nie będzie ani Greka, ani barbarzyńcy, że w sprawie tej kandydatury wszyscy będziemy wspólnie głosować za panią Małgorzatą Kidawą-Błońską. Dziękuję bardzo.